Nie musiałem mieć nigdy stylu, żeby grać na nerwach. Wystarczyło, że się przerwie cienka kreska. I co, że spokój ja bym wybrał, jakbym rodziny nie wygrał na żadnej loterii, ani w kapsach na pizzerii też. Ej! Nie oddałbym rodziny, przecież wiesz. Nawet jakby przez 1000 lat nie padał deszcz, to mogę przed ciebie biec, ale tylko z nimi. Piszę ten list po to, żeby w końcu uwierzyli, że ja nic nie robiąc robię wiele. I żeby nie myśleli, że ciągle siedzę na Facebooku, Instagramie i Snapchacie. Nie siedzę, mam co robić w notatniku, ej. Mam co robić siedząc na tapczanie na kocyku. Mam co robić, kiedy zakładam słuchawki, pisząc tekst do swej zajawki. Mówię, że nie potrzebuję nigdy waszych rad. Pierdolę głupoty jak Obama, że wizę da. I w sumie co mi to da? Ujada, a ja gram i wiem, że tam nie pojadę sam. I taka większa przerwa to w sumie przydała się, bo teraz aż mi bita i już co nawijać wiem. To wszystko przez codzienny trening, którego nikt nie zauważył. Nie widział tego nikt. Trudno to zrównoważyć, ale tak już bywa. Jak to do końca słuchacie, wiecie, że nic nie ukrywam. Tak już jest i tak było, chuja wiesz, to nie było. Ty nie wiesz i nie tylko, bo to jest tylko bydło. Ale nic się nie da zrobić, gdy zaczynasz straty gonić. Chcę to jak najlepiej zrobić, żebym mógł się zacząć bronić.